żeby pomóc. Wiem, że jest to ważne, że ratuje to ludziom życie i tylko to. Po weekendzie wydaliśmy praktycznie wszystko. Zostało nam tylko niewiele jednostek grupy zero, której oczywiście możemy podać tylko i wyłącznie grupie zero. Zupełnie niebolesne. Także zachęcam naprawdę wszystkich, żeby zrobili to, co ja. Na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu jest informacja na temat ozdrowieńców i jest podany numer telefonu, pod który należy zadzwonić i wtedy będzie szansa porozmawiać z lekarzem, który wstępnie zakwalifikuje takiego dawcę i umówi się z nim na konkretną godzinę do ewentualnego oddania. Pierwsza wstępna kwalifikacja odbywała się przez telefon, druga była już tutaj, to było pobranie krwi, no i oczekiwanie na telefon i wyznaczenie konkretnej daty i godziny. W wielu przypadkach, szczególnie kiedy podamy osocze od ozdrowieńca, który posiada przeciwciała przeciwko koronawirusowi, mamy poprawę stanu klinicznego. W związku z tym, ponieważ efekty mają oddziały zakaźne, w związku z tym coraz częściej są zamówienia na to osocze, ponieważ ono nam wspomaga leczenie takich osób. Zapraszam wszystkich ozdrowieńców, żeby pomyśleli, czy się nie podzielić tym z chorymi, swoim osoczem z chorymi.